Sektor motoryzacyjny od 2 lat jest w permanentnym kryzysie. Ten kryzys rozpoczął się od pandemii koronawirusa. Następnie mieliśmy kryzys na rynku półprzewodników. Obecnie mamy załamanie łańcucha dostaw wywołane wojną w Ukrainie. To wszystko oznacza, że to jest bardzo trudny moment dla sektora motoryzacyjnego, zarówno w jego konwencjonalnej, jak i elektrycznej części. Stąd pomimo tego, że jest coraz więcej na rynku modeli samochodów elektrycznych i wydawałoby się, że mamy z czego wybierać, to, co jest największym wyzwaniem, to jest dostępność samochodów. Gdy już wybierzemy ten nasz wymarzony, to często musimy czekać wiele miesięcy na jego dostarczenie. Musimy czekać jeszcze dłużej na dostarczenie samochodu konwencjonalnego i to pokazuje, w jak specyficznej sytuacji znajduje się rynek motoryzacyjny. Na pewno czekamy na to, żeby podaż nadążyła za popytem, bo teraz widzimy zdecydowanie, że to popyt jest wyższy niż podaż. Ponad 200 modeli samochodów elektrycznych i elektryczno-hybrydowych w tej chwili na polskim rynku. To już jest stan, w którym widzimy potencjał zbliżenia się do ilości samochodów konwencjonalnych, jeśli chodzi o ich modele w najbliższych 2-3 latach. Zatem każdy będzie miał z czego wybrać. Ważne, żeby po wyborze, także w racjonalnym czasie, móc samochód otrzymać. Sieć ładowania rozwija się w Polsce dynamicznie, aczkolwiek niestety zdecydowanie wolniej niż rozwój rynku pojazdów. I to staje się największym wyzwaniem rynku elektromobilności. To my szczególnie mocno podkreślamy, że bez rozwiniętej sieci ładowarek ogólnodostępnych rozwój elektromobilności w Polsce może się zatrzymać. I stąd tak ważne są zmiany choćby w obszarze przyłączeniowym, żeby stacje o wysokich mocach, takie, które pozwalają nam podróżować pomiędzy aglomeracjami, powstawały w racjonalnym czasie, powstawały na tyle szybko, by spełnić nasze oczekiwania jako użytkowników. Pamiętajmy oczywiście, że ładowanie samochodu elektrycznego jest czymś innym niż tankowanie samochodu konwencjonalnego. Ten drugi pojazd tankujemy w zasadzie tylko w jednym miejscu. Pojazd elektryczny możemy ładować praktycznie wszędzie, zatem nie tylko stacje ogólnodostępne nam mogą pozwolić samochód naładować, ale zwłaszcza te miejsca, w których samochód najdłużej stoi, czy to miejsce zamieszkania, czy to miejsce pracy. I w tym obszarze także widzimy zmiany, choćby wprowadzone nowelizacją ustawy o elektromobilności z grudnia ubiegłego roku, by faktycznie było to możliwe, by można było przy własnym miejscu parkingowym zainstalować stację ładowania i w tym czasie, w którym samochód najdłużej jest zaparkowany, na przykład w nocy, można było samochód naładować.